W tym psalmie słyszymy o tym, że wróblem znajdują swój dom, jaskółko, swe gniazda i dobrze jest przebywać w przybytkach Pana. Myślę, że, że chrześcijaństwo to, to jest przede wszystkim powrót do domu. To najgłębsze rozumienie słowa nawrócenie to, jest nie, to nie jest nawrócenie z czegoś. To, to nie ma tylko charakteru, to nie ma tylko takiego znaczenia. Moralizatorskiego, ale to, to ma doświadczenie egzystencjalne, nawrócenie, czyli wrócenie do domu. To znaczy wrócenie do tego miejsca, w którym zostaliśmy jednoznacznie wybrani, zaplanowani, chciani, przyjęci. To jest dom Boga. W Ewangelii Świętego Jana Jezus, Jezus mówi że znaczy Święty Jan mówi, że słowo nas pouczy o łonie ojca, z którego wyszło słowo. Jezus po to stał się człowiekiem, żebyśmy mogli razem z Jezusem wracać do tego łona ojca, to znaczy, żebyśmy mogli jakby odnowić w sobie tą pamięć, która jest gdzieś głęboko zapisana na dnie naszego serca, że mamy dom, że mamy swoje miejsce. To jest niesamowite, że, że Jezus, jakby wyszedł z tego domu, porzucił to bezpieczeństwo łona Ojca, przyszedł na nasze krańce i chociaż lisy mają nory, ptaki powietrzne nie mają gniazda, lisy mają nory ptaki powietrzne gniazda a syn człowieczy nie ma gdzie schronić głowy bo my w pewien sposób jesteśmy bezdomni tutaj na ziemi nawet jeżeli mamy yy, swoje doświadczenie mamy swoich bliskich mamy swoje jakieś domy oczywiście u każdego to różnie wygląda ale jakieś doświadczenie bezpieczeństwa mamy ale wiemy jak ono jest kruche że tak naprawdę nawet w tym co mamy to trochę jesteśmy bezdomni trochę jesteśmy bez domu i Jezus przychodzi w to nasze doświadczenie yy, po to, żeby nas zaprowadzić do domu. Dlatego, kiedy On wstępuje, wstępuje ze swoim człowieczeństwem, to znaczy, że pokazuje nam drogę. W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele. I ten psalm to jest taka piękna prorocka zapowiedź tego domu, o którym opowiada nam Jezus, w relacji z którym doświadczamy już tego domu, bo kiedy doświadczamy miłości Jezusa, kiedy doświadczamy Jego jego pokoju, który nam się udziela, kiedy doświadczamy Jego uzdrowienia, kiedy doświadczamy tego, że, że Jezus nas słyszy, że Jezus zna puls naszego życia, naszego serca, tego, co, co dźwięczy nam w sercu, to w jaki sposób już jesteśmy w domu, już i jeszcze nie. Zadatek przyszłej chwały, to znaczy zadatek przyszłego domu, on już jest przez nas doświadczany, przez wiarę, przez zaufanie do Chrystusa.